Mówię dzień dobry dopiero tutaj, bo kazali wszystko robić na scenie dopiero. Cześć, ja się nazywam Piotrek i zastanawiałem się, jak mam zacząć, bo jest tak dużo tutaj inspirujących ludzi i przede wszystkim młodych ludzi, którzy inspirują strasznie mnie. Ale organizatorzy załatwili mi tutaj hotel w tym miejscu i wczoraj sobie poszedłem do takiej azjatyckiej knajpy na takie pierożki i przy tych pierożkach dostałem na koniec taką chińską wróżbę, azjatycką wróżbę, żeby nikogo może nie urazić, nie wiem skąd jest konkretnie ta wróżba. No i rozdarłem tą wróżbę i znalazłem tam taką karteczkę i pomyślałem sobie, że to jest dobry start do tej rozmowy. Pilnuje cię gwiazda, która nigdy nie pozwoli na przegraną. I pomyślałem sobie, o, może to jest start do tego przemówienia, może to powinna być właśnie ta inspiracja. Ale chwilę później pomyślałem sobie, że właściwie nie. I dlaczego nie? Dlatego, że całe życie jestem autorem takiego stwierdzenia, że marzenia się spełnia, a nie się spełniają. I to jest taka rzecz, która mnie prowadzi. Odłożę jednak tą karteczkę magiczną, bo jakoś tak się mało prywatnie czuję. O, dobra, jest. Więc marzenia się spełnia, a nie się spełniają. Co to znaczy? To znaczy, że chciałbym wam powiedzieć o takiej jednej sytuacji. Miałem 14 lat, mój tata bardzo długo mieszkał we Włoszech i był taki moment, że rzeczywiście ja pochodzę z małego miasta, niedaleko Warszawy, ale moja mama nigdy nie miała odwagi puścić mnie do Warszawy, natomiast spędzaliśmy tam całe lato w tym pod Rzymem i kiedyś zgodzili się, miałem chyba ze 14 lat, że pojadę sobie do tego Rzymu sam. Pamiętam, dostałem kieszonkowe. Wsiadłem, to było 40 minut, wysiadłem na takiej stacji metra Piazza di Spagna. Moim oczom ujrzały się schody hiszpańskie, ale zawsze lubiłem czytać o takich rzeczach typu sztuka życia, lifestyle, art of living. Czasami nie ma tłumaczenia dobrego dla tej kwestii. I pamiętam, moim oczom ujrzała się taka ulica Via dei Condotti, czyli mam plac hiszpański tutaj, tutaj mamy Via dei Condotti. I nie wiem, czy coś jest ok z tym mikroportem, słyszycie mnie? Nie, chyba jest jakiś problem. Tak? Słyszycie? Słyszycie, okej, okay, dobra. Zobaczyłem butik Chanel, butik Gucci po drugiej stronie i zobaczyłem taką kawiarnię, Antico Café Greco. To jest takie miejsce, gdzie już w 1780 roku spotykała się europejska elita, między innymi również Polacy, Fryderyk Chopin, Henryk Sienkiewicz. I pamiętam, wszedłem do środka, otworzyłem drzwi, przepiękna kawiarnia z sztukateriami. Ceny do tej pory Włochów przyprawiają o zawrót głowy. Ja miałem to kieszonkowe na jakiegoś McDonalda, na picie cały dzień, ale pomyślałem sobie, nie, zjem tam ciastko. I pamiętam, jak mnie ostatnio zapytano podczas festiwalu w Cannes, jak zaprosiłem grono znajomych do takiego hotelu Negresco w Nicei, na drinka po prostu. Piotrek, a dlaczego ty się nam kazałeś ładnie ubrać? Dlaczego my tutaj jesteśmy? Ja powiedziałem, słuchajcie, moment. Opowiedziałem im tą historię i oni to w zasadzie zrozumieli. I pamiętam, że to jest taki moment, w którym ja zrozumiałem, co ja chcę robić, gdzie ja chcę być. I ta historia potoczyła się dalej. Przez bardzo wiele lat byłem tancerzem, wiązałem swoją karierę z tańcem. Niestety okazało się w tym momencie, że nic z tego nie będzie, bo mam poważną kontuzję po prostu. A ponieważ jestem skorpionem, jak się już dowiedzieliście, to skorpiony mają tak, że czasami lnieją, czyli zmieniają pancerz, wracają do nory i tam muszą chwilę poczekać, bo ten pancerz jest kruchy. Ja pamiętam, wtedy popłakałem po tej informacji tydzień i pomyślałem sobie, kurczę, masz tylko dwie opcje, albo płakać, albo wziąć się do roboty. I wtedy zastanowiłem się, co cię kręci. Wróciłem do tej sytuacji, którą wtedy przeżyłem w tym Antico Café Greco, do tych moich ukochanych Włoch i pomyślałem sobie, fotografia, moda, sztuka. I zacząłem działać w tym kierunku. Jakby nie wchodząc w szczegóły, 10 lat pracowałem rzeczywiście z gwiazdami. Większość, mówiąc nieskromnie, przepraszam, okładek dla takich polskich magazynów, to była moja robota. I gdzieś po drodze wylądowałem w Dzień Dobry TVN. I to jest moja praca od półtora roku i pewnie Maja dlatego do mnie napisała. Zapytałem Mai, dlaczego mam tu być, skoro tu są tacy wspaniali mówcy. Ja w zasadzie nie mam nic do powiedzenia i pomyślałem sobie, co mam zrobić, żeby być może zainteresować kogokolwiek, choćby jedną osobę. I pomyślałem sobie, że chyba nie ma co kombinować i przede wszystkim trzeba być sobą. Później sobie pomyślałem, że pewnie tutaj, zresztą Maja o tym mówiła i prosiła, powinna być jakaś prezentacja i teraz powinniśmy naturalnie przejść do życia gwiazd, powinny wyświetlać się tu zdjęcia, powinniście mnie oglądać na festiwalu w Cannes i tak dalej, ale pomyślałem sobie właśnie nie. Spotykam na swojej drodze młodych, inspirujących ludzi. Być może wystarczy, że ja będę mówił, a tam na tym ekranie właśnie nie będzie nic. To jest w sumie tylko 20 minut, to jest niecały akt w operze tak naprawdę. Więc pomyślałem sobie, trzeba być sobą i trzeba wam to dać. I tak naprawdę, co jest moim zdaniem ważne w pracy, niezależnie od tego, czy się pracuje w Dzień Dobry TVN, czy jest się pewnie pisarzem, fotografem, że trzeba mieć swój styl pisania.
jest rzecz, o której ja zawsze myślę. Zawsze sobie mówię, jak ktoś się pyta, dlaczego ty zawsze jesteś w takiej koszuli, dlaczego powinieneś siedzieć tutaj na dole, a pijesz białe wino na górze. Ja zawsze powtarzam, bo ludzie muszą cię znać ze swojego stylu pisania i przede wszystkim musisz być sobą. To jest totalnie ważne według mnie. Ja zawsze mówię, że jak ktoś się obudzi, jak go obudzisz szybko o 4 rano i powiesz Piotr Wojtasik, on powie tak, długie włosy, przezroczysta koszula, opalenizna i dużo złotej biżuterii, to mówię, jest. To jest super, właśnie o to chodziło, żeby ludzie pamiętali cię z bardzo precyzyjnych rzeczy. Niektórzy się buntują, jak byłem producentem sesji, mówili, że przychodzili fotografowie, którzy na przykład robili czarno-białe piękne portrety. I ja mówię, słuchaj, to jest ekstra, jak będę miał taką robotę, być może to nie jest profil mojego magazynu, to na pewno się do ciebie odezwę. Oni zawsze wtedy mówili, nie, znowu jest tak samo, jestem wkładany w jakąś półkę, w jakąś niszę. Przecież ja widziałem taką okładkę totalnie kolorową za granicą. Ale to nie jest tak, że wszyscy są do wszystkiego i to trzeba zrozumieć i też świadomie trzeba odmawiać. Więc to bycie sobą, które przekłada się na pracę, jest bardzo ważne. Jak to się objawia w moim przypadku? Ja pamiętam, jak zostałem zaproszony na rozmowę do Dzień Dobry TVN. Nie było to łatwe, bo mnie gdzieś tam zauważył dyrektor Miszcza, który pewnie polskiej widowni jest gdzieś tam dobrze znany i powiedział, słuchaj, ty słuchasz ludzi, wydaje mi się, że powinieneś spróbować. I zadzwonił do producenta programu Dzień Dobry TVN, do pani Ewy Baj. Nikt nie lubi, jak mu się przeprowadza pracowników, wiecie pewnie o czym mówię. I ja mówię, kurczę, co ja mam zrobić? Idę do tej Ewy. I pomyślałem sobie wtedy, wykleję moodboardy. Całe życie tak robiłem. Nie wiem, jak działa telewizja, ale zrobię to. Wykleiłem 7 kartek moodboardów, wszedłem do niej i powiedziałam, no to co teraz, Piotrze? I ja powiedziałem, słuchaj, nie wiem, jak działa telewizja, ale ja ci chcę coś pokazać. Wyciągnąłem takie moodboardy wyklejone pod tytułem filmowe festiwale, sesje z gwiazdami, domy gwiazd, wywiady, no przeróżne rzeczy, które wydawało mi się, że są o mnie. I ona na to spojrzała i powiedziała, wiesz co, zawołam szefową wydań weekendowych, wydaje mi się, że to jest chyba do weekendu. I my w zasadzie nie rozmawialiśmy już o tym, co ja będę tam robił, tylko to ja wyszedłem z propozycją. I to też jest moim zdaniem bardzo ważne, jeśli jesteście na swojej drodze albo chcecie tą drogę zmienić, żeby wyjść z propozycją, żeby nie czekać, bo macie tą szansę, że wtedy będziecie robić to, co was naprawdę chce. Poza tym to też jest tak, że inaczej robi się różne materiały w redakcjach, takie, które cię mniej bądź bardziej kręcą. Ja staram się zawsze w poniedziałek w redakcji na kolegium proponować treści od siebie, bo wiem, jedno jest pewne. Teraz tutaj na tej scenie stoję, bo chcę, a za chwilę pojadę do Sopotu na materiał o kultowym Grand Hotelu, dlatego że chcę to zrobić, dlatego że to jest temat, który mnie kręci, a pewnie ludzie oglądając to finalnie czują. Pamiętam też, odbijając się od innego tematu, który może was zainspirować, że moi szefowie często powtarzają, że Piotr, ty się za bardzo emocjonujesz. Dlaczego ty się emocjonujesz? To jest tylko praca. I pewnie oni wszyscy mają rację. I pewnie tak jest. Natomiast czy to działa w pewnych branżach, czy to działa w mediach, w przypadku fotografii, telewizji? Nie jestem przekonany, czy tak jest. Dlatego, że ja pamiętam, że ilekroć zmieniałem pracę, to dlatego, że budziłem się rano, i zamiast trząść się, bo za chwilę zrobię coś super, nie miałem w sobie już kompletnie żadnej energii. Była we mnie taka kompletna neutralność. Wtedy wracałem do redakcji, mówiłem swojej naczelnej, słuchaj, naprawdę nie mam innej pracy, z nikim tego nie negocjuję, ale czuję, że to jest ten moment, że nie powinno mnie tu być. I to jest zawsze taka kolejna zasada, która mi przyświeca, że jeśli się budzę w swojej robocie i to mnie już nie kręci, to po prostu tego nie robię. Oczywiście z tym jest związana też taka zasada, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, albo do odważnych świat należy. I to jest też tak naprawdę trochę o mnie. Mówi się, że niektórzy ludzie, większość przez całe życie nie wykonuje żadnego kroku i że jakby cały czas stoją w miejscu, mają marzenia, ale nie potrafią się ruszyć do przodu. Mówi się, że niektórzy potrafią zrobić 2 kroki. Niektórzy potrafią przeskoczyć 50 pięter. I dlaczego mówię o tych 50 piętrach? Bo pamiętam, że jak wylądowałem w Dzień Dobry, to był to naprawdę dla mnie, mimo iż byłem w show biznesie, to był to dla mnie wielki skok. Wielki skok taki, no to było dla mnie to 50 pięter. I spotkałem na swojej drodze Jakuba Gierszała, z którym rozmawialiśmy o aktorstwie przy okazji jego filmów i on w pewnym momencie powiedział, że presja to przywilej. I bardzo dużo mnie to wtedy też nauczyło. Pomyślałem sobie, tak, to jest bardzo proste, ale bardzo prawdziwe. Presja to przywilej. Mam to niesamowite szczęście, że mogę pracować pod presją. I to jest rzecz, która nie jest
nie jest przypisana wszystkim zawodom, jakby nie umniejszając nikomu, rzeczywiście jest tak, że ta praca powoduje, że w człowieku jest ogromna presja, bo dużo dostaje, więc ta presja jest, ale jest to przywilej. Jak już pracujecie, to bardzo często jest tak, że będziecie się spotykać na swojej drodze z wieloma opiniami. Ludzi życzliwych, mniej życzliwych, ekspertów. Generalnie jest tak, że jak się pracuje, to po takim materiale, po publikacji, po waszej publikacji kiedyś w przyszłości, być może naukowej, wszelakiej, dostaniecie mnóstwo telefonów i SMS-ów, co ludzie uważają na ten temat. To jest po prostu kraina mlekiem i miodem płynąca. Wszyscy mają swoją opinię. Na początku być może robiło to na mnie wrażenie, chociaż bardzo trudno mnie obrazić, a później już nie, bo pomyślałem sobie, że po pierwsze to jest taka praca, która trafia do, nie wiem, 1,5 miliona ludzi. Po drugie te 1,5 miliona ludzi przez 5 minut patrzy w kompletnie różny róg ekranu i mają tysiące opinii. I kiedyś wskoczyłem na takiego mema. Sorry Maja, to jest ten moment, że będzie to nieładne słowo. Kiedyś zobaczyłem takiego mema, budzę się rano i coś uwiera mnie w pupę. To twoja opinia. I to był ten właśnie moment, w którym ja zrozumiałem, że o, właśnie mnie już to od tej pory w ogóle nie będzie zajmowało. I naprawdę z całego serca wam proponuję, żeby to wdrożyć w życie, bo wracając do tego, trzeba być przede wszystkim sobą. I to jest... Co, kończymy, tak? Nie, okej. Więc trzeba być przede wszystkim sobą i słuchajcie, naprawdę, niech was ta opinia nie przeraża nigdy. Naprawdę, jeśli uznajecie w swojej głowie z różnych powodów, że to, co robicie, jest dobre, po prostu róbcie to. Czasami nawet nie widać owoców, ale róbcie to. Też jest tak, że bardzo często jak ludzie zaczynają, bo ja też tak naprawdę pracuję w telewizji 1,5 roku, w tym biznesie powiedzmy, że lat 12 czy 14, z tym, ale zadzwoniłem do moich młodych pracowników, jak wprowadzałem Vivę do internetu z moimi kolegami, to nie miałem za dużo pieniędzy, ale pomyślałem sobie, no dobra staruchu, co masz zrobić, będziesz teraz robił internet, będziesz się oczywiście szkolił, ale tak naprawdę od kogo możesz się nauczyć? No możesz się nauczyć tak naprawdę od młodych ludzi. Pamiętam, kiedyś przeczytałem biografię Karla Lagerfelda i on powiedział, że on sobie zdaje z tego sprawę, że jest takim wampirem w pozytywnym słowa tego znaczeniu, ale to znaczy, że on się zawsze otacza młodymi ludźmi, bo oni mu dużo dają i otwierają mu głowę. I ja zadzwoniłem do tych moich młodych pracowników i powiedziałem, słuchaj, prosiła mnie taka Maja, będę tutaj, no ja chcę powiedzieć różne mądrości, ale powiedz mi, co ja powinienem powiedzieć, na co zwrócić uwagę. I oni wszyscy, to były 4 osoby, powiedzieli jedną rzecz. Piotrek, jak ty z nami pracowałeś, to zawsze nam powtarzałeś jedną rzecz, jak zaczęliśmy tą pracę. Najpierw cię nie widzą, później się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, żeby na koniec zaakceptować twoje zwycięstwo. I to jest trochę o tym. Nie wiem, ilu z was miało już takie sytuacje, ilu z was będzie miało takie sytuacje, ale naprawdę tak to działa wedle tego schematu. I fajnie, oczywiście to się tak prosto mówi, żeby na żadnym z tych etapów się nie poddać. Nie jest to oczywiście łatwe, jest to bardzo trudne, ale ja zawsze to sobie powtarzam. Jeśli życzyłbym sobie czegoś, szczególnie, że powiedzieli mi to młodzi ludzie, że powinienem to wam powiedzieć, żebyście coś zapamiętali z tego wykładu, to właśnie to. Najpierw cię nie widzą, później się z ciebie śmieją, później walczą, żeby na koniec zaakceptować twoje zwycięstwo. Ja mam świadomość tego, że ja od bardzo wielu lat chodzę po bardzo cienkiej linii i to, co proponuję, być może jest kontrowersyjne. Pewnie by było dzisiaj jeszcze bardziej, gdyby nie Maja, która powiedziała, że tutaj nie można robić takich rzeczy i że trzeba być grzecznym, ale naprawdę jest tak, że ja nie żałuję. Wiem, że w tej branży możesz być najlepszy na świecie, a mimo wszystko nagle się odzywa telefon i ciebie nie ma. Ja żyję z tą świadomością, mam w sobie ogromną pokorę do tego, że tak się może zdarzyć, ale póki co tańczę sobie na tej arenie i jest naprawdę okej. Zadzwoniłem też do innej osoby z grupy wiekowej plus 30, bo pomyślałem sobie, że mogą być tu różni ludzie. Teraz 50 to podobno nowa 30. I zapytałem się, co powinienem powiedzieć. A ci moi znajomi powiedzieli, słuchaj, odwołaj się do szeroko rozumianej sztuki życia. Czyli znowu wracam do tematu, czyli znowu wracam do siebie. Powiedzieli, słuchaj, nie oszukasz tego, kim jesteś. Wiemy, co nam dajesz, wiemy, co nam proponujesz, jak razem pijemy wino. Po prostu powiedz o tym, tylko zwróć uwagę na jedną rzecz, która jest bardzo ważna i która nas jako ludzi bardzo często w tych ekskluzywnych hotelach albo kameralnych hostelach
która nam zawsze pomaga, jak my byliśmy gdzieś z tobą. To znaczy na taką bezpretensjonalność. Mnie nauczyła tego moja matka, zawsze zwracała na to uwagę. 3 minuty, okej. Okay. 3 minuty, zawsze zwracała mi na to uwagę, że słuchaj, nie będziesz wiedział w swoim życiu wszystkiego. Masz 14, jesteś przy stole, dzieją się różne rzeczy, podają różne potrawy. Jeśli po prostu nie wiesz, to nie gryź krewetek w skorupie, tylko po prostu zapytaj, jak się jej je. No więc mówię wam to, bo oni powiedzieli, żeby to powiedzieć, żeby mieć w sobie taką odwagę, żeby tego typu rzeczy komunikować. Ale ponad wszystko, przede wszystkim trzeba być sobą. I co? Zostało mi 2 minuty, ale w takim razie to już kończę. No to tyle wam chciałem chyba powiedzieć. Pewnie o czymś na pewno zapomniałem, za chwilę się będę bił z myślami, ale chyba pozostaje mi życzyć wam pięknego dnia i mam nadzieję, że wam coś to dało. Dzięki wielkie.